Cześć, witajcie z tej strony Kuba Jan Kuba. W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, którego JBL-a kupić i dlaczego tego nie robić. Zacznijmy sobie może od najtańszego urządzenia stricte mobilnego JBL-a, którym jest oczywiście JBL Go. Jest to dobrze wykonany i fajnie wyglądający mały głośnik Bluetooth o mocy 3W w RMS-ie, który na jednym ładowaniu może grać do 5 godzin. Obecnie możemy kupić go za 90 zł. Jego największym konkurentem jest oczywiście Muvo 1C, czyli bardzo podobny głośnik, który różni się tylko tym, że na jednym ładowaniu może grać do 6 godzin, jest wodoodporny w przeciwieństwie do Goła oraz posiada membranę pasywną i tym samym nie posiada bas refleksu, który w JBL Go się znalazł. Muvo jest w identycznej cenie do Goła, głośność obydwu głośników jest na mniej więcej podobnym poziomie, natomiast ogromna różnica jest tutaj w basie. W JBL Go bas jest bardzo wyostrzony, natomiast dość płytki, natomiast w Muvo 1C jest dokładnie na odwrót. Największą wadą Muvo jest niezabezpieczona membrana pasywna, która niestety często się rozszczelnia. Tak czy siak w tej cenie Muvo jest zdecydowanie bardziej opłacalny. Dalej mamy JBL Go Plus, gra on identycznie do Goła, tylko jest większy. Kolejny w kolejce stoi JBL Go 2. Konkurentem JBL Go 2 również jest Muvo 1C, mimo że Go 2 jest już sporo droższa od Muvo. Go 2 na jednym ładowaniu również może grać do 5 godzin, jego moc głośnika to również znamionowe 3W w RMS-ie, z tą różnicą do Goła, że posiada ona membranę pasywną oraz jest sztucznie obciążona, ponieważ waży 184 gramy. Możecie pamiętać to z odcinka z rozbierania JBL Go 2, kiedy znaleźliśmy w nim sztuczne obciążniki. Przejdźmy do drugiej części obudowy Go 2, zobaczymy tutaj coś bardzo dziwnego, a mianowicie te dwa obciążniki. Producent dodatkowo obciążył swój głośnik. Szczerze mówiąc, naprawdę nie wiem po co. Go 2 gra bardzo podobnie do Goła, jego jakość dźwięku jest może minimalnie lepsza, ale znowu w grę wchodzi bardzo płytki bas, którym Muvo wygrywa, oraz jest wodoodporny, więc tutaj nie powiem już, że Muvo jest jakiś o wiele bardziej opłacalny, jednakże osobiście wybrałbym Muvo. Kolejny w kolejce stoi nasz Clip 3. W naszym teście wyszło, że głośnik świetnie sprawdzi się jako krążek hokejowy, głośnik w przeciwieństwie do poprzedników mimo takiej samej mocy ma większy bas, tak samo jak Go 2 w przeciwieństwie do Goła i Goła Plus jest wodoodporny, membranę pasywną również posiada, chociaż w samej jakości dźwięku niewiele różni się od Goła 2. Różni się natomiast ceną, jest znacznie droższy, ponieważ kosztuje aż 198 zł. I w tej cenie zdecydowanie bardziej opłaca się zakupić Transmarta T6. Następnym głośnikiem jest JBL Flip 3. Głośnik grający niemal identycznie do następcy, czyli JBL Flip 4. Flip 4 posiada troszkę więcej wysokich tonów, ale gwarantuję wam, że różnicy gołym uchem nie usłyszycie. Flip 3 obecnie kosztuje 300 zł, czyli o stówkę więcej od Transmarta, a gra od niego trochę lepiej. Głównie chodzi tutaj o wysokie tony, których w Transmarcie mega brakuje. Flip 4 natomiast obecnie jest jakieś 40 zł droższy od Flipa 3. Kiedyś ta różnica w cenie wynosiła nawet 100 zł, jednakże obecnie się to już umiarkowuje. I gdyby ktoś chcący kupić Flipa 3 zapytał się mnie, czy warto dopłacić 100 zł do 4, powiedziałbym, że zdecydowanie nie. Natomiast 40 zł już jak najbardziej warto dopłacić. Dlaczego? A z dość prostej przyczyny. Flipa 3 możemy tylko zachlapać, natomiast Flipa 4 możemy całkowicie zanurzyć. My w naszych testach oczywiście Flipa 3 całego zalewaliśmy i nic mu się nigdy nie stało, więc to w sumie może być też tylko trik marketingowy JBL-a. Jednakże jest jeszcze jedna rzecz, dla której warto dopłacić te 40 zł do Flipa 4. Ma on konekta w wersji z plusem. Kolejnym głośnikiem jest JBL Harch 3, czyli model, który bardzo lubi harczeć. Oczywiście problem ten występuje nie we wszystkich modelach. Ten na przykład gra w miarę czysto, ponieważ gdy był nowy, grał jeszcze lepiej. Jednakże po jakimś czasie użytkowania te głośniki po prostu zaczynają trzeszczeć. Głośnik obecnie kosztuje 469 zł, więc w ostatnim czasie mocno staniał. I w tej cenie możemy dostać już Sonego XB31, który gra zdecydowanie bardziej basowo, ma też mniej niskich tonów, więc ta teoretycznie na dwór lepiej by się nadawał nasz Charge, jednakże ja nie polecam ryzykować i lepiej od razu kupić Sonego XB31. Ponieważ Charge owszem może wam przez chwilę posłużyć, jednakże nie wiemy nigdy na jak długo. Charge 4 natomiast jest poprawioną wersją Charge'a 3. Osobiście nie miałem okazji go testować, jednakże słyszałem o nim bardzo wiele opinii i ponoć problem trzeszczenia został w nim naprawiony. Charge 4 obecnie kosztuje 589 zł, czyli tyle co Charge 3 na początku, gdy wchodził na rynek. Nawet Charge 3 z początku był trochę droższy, jednakże w tej cenie możemy mieć do kina Define. I owszem, jest to wielki kloc, jednakże może on konkurować nawet z JBL-em Boombox. Kolejnym głośnikiem jest JBL Extreme, którego basem Dokin po prostu zmiata z nóg, jednakże na dwór zdecydowanie lepiej nada się właśnie Extreme. A to z powodu znowu wysokich tonów. Mimo zastosowania w Dokinie dwóch kopułek wysokotonowych, equalizer w Dokinie nastawiony jest na zwiększanie basu. Dlatego w pomieszczeniach Extreme nie ma przy nim szans, natomiast na zewnątrz to Extreme'a będzie słychać lepiej. Więc jeśli chcemy słuchać muzyki w domu, to w teorii bardziej opłaca kupić się Dokina, ponieważ jest on aż o 400 zł tańszy od Extreme'a, ale jeszcze o
o wiele bardziej opłaca się kupić Marshalla Acton, którego cena waha się w granicach 500 zł, a JBL-a Boombox po prostu zwala z nóg. Ma jedną wadę, jest on tylko do użytku w domu, ponieważ zasilany jest on sieciowo. Co do Extreme'a dwójki gra on identycznie jak Extreme, różni się głównie jakością wykonania. Zamiast rozwalającego się suwaka mam tutaj ładną zaślepkę portów, lepsze uchwyty na smyczkę, ponieważ te w Extreme'ie bardzo często się urywały, oraz JBL Connect Plus. Ostatni na naszej liście jest JBL Boombox, czyli głośnik, który uważam w sumie za dość nieopłacalny, a to przez jego ogromne gabaryty, waży on ponad 5 kg. Przenieść to gdziekolwiek to jest udręka. Więc tym samym głośnik jest bardziej do użytku domowego, a tak jak już mówiłem, jeśli chcemy słuchać muzyki tylko w domu, to Marshall jest o wiele bardziej opłacalny. Cóż, podsumowując ten dzisiejszy odcinek, jedynym opłacalnym JBL-em jest JBL Flip 4. Reszta JBL ma swoje lepsze odpowiedniki w niższych cenach. W tym szybkim odcinku to już wszystko. Napiszcie koniecznie w komentarzu, czy według was głośniki JBL są opłacalne, czy też nie. Czy warto je kupić i w jakim wypadku. A jeśli materiał się spodobał i chcecie więcej tego typu filmów, koniecznie poinformujcie mnie tym łapką w górę. Aby ich nie przegapić, możecie również zostawić suba. Na dzisiaj już nie przedłużam, żegnam się z wami, no i narka.